No, the announcer's voice once again returns. The man next to me is snoring. This won't do at all. The crowd cheers in anticipation. I say it's time we release our next contenders. Maybe that will keep my sleepy friend here awake. From the eastern wilds, I gave you a savage tribe of Inox, eager to show they can best any human competitor. These barbarians know no pain or mercy, so take care, your poor children don't fall into the pit. Także jak widzimy, otwierają nam następne drzwi. Tak, wiem, że ostatnio przeczytałem po polsku to. Po angielsku będę czytał, bo niektóre... Nie, ciężko mi złapać polskie słowa. Zrobiłem już setup ich. Tak jak jest tutaj pokazane, widzimy trzy elity. Jeden na dole to jest guard, dwóch na górze to są szamani. Jeden strażnik, dwóch szamanów to jest ekipa, którą mają ze sobą Inoxy. I teraz taka ciekawostka, ta grupa jest wroga nam, ale jest też wroga tej grupie, ponieważ tutaj oczywiście wygrywa ostatni, który przeżyje. Teraz zobaczmy, jeśli chodzi o pułapki, początek szóstej rundy. W sumie zaraz zobaczymy, jak to się zrobi. Trójka, trzecia pułapka to są ci, co są w drzwiach. Czyli nasz strażnik ludzki z numerem trzecim dostanie dwa obrażenia. O, już tutaj zaznaczamy, trójka, dwa obrażenia. I ci, co są na tej linii, jednak na tej linii nie ma nikogo. Więc tyle. Wiemy, że następne pułapki to są pułapki przy ścianach i pułapki przy filarach. Także coś wiemy. Rhino jest unieruchomiony, ale Rhino też musi odpoczywać, więc tylko to zrobi. Tutaj nie ma problemu. Kwestia, co zrobi nasz Mind Thief? Co zrobi nasz Mind Thief? I myślę, że on spróbuje podejść i spróbuje przyzwać szczury. I on chce to zrobić jak najpóźniej, więc 82 i 20, żeby mógł się ruszyć, 3. To będzie jego tura. Jeśli chodzi o naszych przeciwników, strażnicy, jedni i drudzy mają dokładnie taką samą, mają taką samą kartę. Pierwsi będą się ruszać szamani. Szamani, którzy jak widzimy mają inicjatywę 9, ich statystyki są 11 życia, 3-3-3. Dalej, jeśli chodzi o strażników Inoxów, 12 życia, 2-4, nie mają ataku zasięgowego, retaliate 2. Szamani ruszą się 1, atak minus 1, wrzucają klątwę, o teraz właśnie namówiłem, i targetują dwie osoby. Na nasze szczęście ruch plus 1 to jest ruch 4. Zaraz zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. No niestety zaatakują i nas, i tego tutaj chyba, bo mają dystans 3, raz, dwa, trzy, powiedzmy, że atakują tylko tego, bo możemy wybrać, raz, dwa, trzy, mają taki sam, mają dystans do nas, ale nas filar zasłania, no ale ten zaatakuje teraz tego, co jest dosyć śmieszne, bo oni korzystają z tego samego, więc atak minus 1, zadają dwa obrażenia w tym momencie, plus 0, to jest dwa obrażenia, on ma jedną tarczę, więc jest jedno obrażenie, 2, 3, 4, więc piąteczkę mu tu zaraz damy jakąś. I curse, jak sobie zobaczymy, gain curse attack modifier card, czyli w tą talię muszę wtasować klątwę, co mi pasuje, bo to oni, więc chwileczkę, już wtasowuję tą klątwę. Widzimy, tak wygląda klątwa, to jest karta pokazująca, że przeciwnik nie trafił, więc ona zaraz zostanie wtasowana do tej talii. Nie będę przetasowywał discardu, bo nie miałem jeszcze takiego polecenia, więc za chwilę się znowu słyszymy. Ok, karta jest tasowana. Jeżeli
Wyciągniemy ją, ona nie idzie do discardy, ona wylatuje z talii, więc to jest jednorazowa klątwa, no ale zawsze. No i teraz pan z numerem czwartym ruszy się tak samo, czyli ma 4 punkty ruchu. Raz, dwa, trzy, trzy, a nawet tu trzy. Raz, dwa, trzy, nie, potrzebuję tu wejść, żeby mnie nas mieć w zasięgu trzech. Więc nas zaatakuje, atak minus jeden, czyli to jest dwa. No i mamy klątwę. Naprawdę tasowałem, obiecuję. Więc nie trafił nas. To wypada z gry. My nie dostajemy klątwy. Chyba. Sprawdzę, czy my nie dostajemy klątwy. Zobaczę, czy status ma. Dostajemy i tak, nieważne, czy atak trafił. Chwila. No i niestety, nieważne, czy zadali obrażenia, czy nie, taka karta ląduje u nas. Jak widzicie, tutaj ma tak, mają taką gwiazdkę, tu jest takie M. M to jest dla potworów, gwiazdka to jest dla graczy. Więc tak, karta zaraz wyląduje w tej talii u naszego Bruta, u naszego Rhino, więc zobaczymy. Może jej nie wyciągniemy nigdy? Ale potasuję, obiecuję. Dobra, czyli karia potasowana. Teraz nasz łucznik tutaj z inicjatywą 14 się ruszy i ma move minus 1, atak minus 1 i stworzy pułapkę. Jak sobie zobaczymy, jego move to jest 1, więc ruszy się o 0. Zaatakuje za 3. Ma zasięg 5, więc spokojnie trafi tego szamana. Także zobaczmy, odda mu. Atakuje za 3. Szaman nie ma obrony. 3 plus 2 to jest 5 obrażeń. Więc szaman Inoxów z numerem pierwszym dostaje 5 obrażeń. To dużo. No i robi jeszcze przy okazji pułapkę. Właśnie szukam, gdzie ja rzuciłem pułapki. O, są pułapki. Pułapkę zrobi tutaj. Ona ma 3 obrażenia, więc ja sobie zaznaczę, że ona zadaje 3 obrażenia. I tak, nie pamiętam, czy tej pułapki nie powinniśmy ściągnąć, jak w nią weszliśmy. Sprawdzę później. Jak powinniśmy, no to w tamtym momencie, w którym powinniśmy ściągnąć, będzie wytłumaczenie, a ta pułapka po prostu zniknie z planszy, jeżeli faktycznie będzie tak, że powinniśmy ją ściągnąć. Teraz nasi strażnicy. Nasi strażnicy mają ruch 0, atak 0. My mamy, to jest 50, mamy 82, więc ruch plus 0, powiedzmy, na nich to jest dalej 2. Dwa pola do najbliższego przeciwnika. No, ten pójdzie raz. No, dwa nie może wyjść na to pole. I ten wyjdzie raz, dwa, więc w końcu pozbędziemy się tego kafelka. No i ten zrobi raz, dwa. Wyceluje w naszego Inoxa. Także to tyle, jeśli chodzi o nich. Jeśli chodzi o nas, nasz szczurek Ratus. Myślę, że ruszy się 3 i zrobi Summon Rat Swarm, więc zrobimy raz, dwa, trzy. Tu sobie staniemy i przyzwiemy plagę szczurów tutaj. I sobie je ustawimy, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby je przyzywać teraz, bo mają szansę dostać z pułapki, co przy 6 punktach życia jest dużo. Dostajemy 2 punkty doświadczenia za to, że zagraliśmy tę kartę, więc zmienimy tutaj na dwójeczkę. Dodatkowo oni będą się ruszać na początku naszej tury, tak jak potwory, czyli będą targetować i atakować. Ruchu mają 1, atakują za 2, więc zobaczymy, jak to będzie. Skóry oczywiście idzie do discarda. Jeśli chodzi o naszego Bruta, to wyleczymy mu 2 obrażenia, więc 9. Wyrzucimy Shield Basha, bo już wybrałem wcześniej. I możemy wziąć nasze karty. To był początek 6 tury. Teraz czas na początek tury numer 7. Ja zaraz do was wracam. Dobra, wracamy. Oczywiście ten token powinien opuścić grę pod koniec zeszłej tury.
Pułapka, przez którą przeszliśmy, powinna też opuścić grę, więc z tego co pamiętam, była ta. I tyle. Mam mniej więcej przygotowaną turę. Zobaczymy, która pułapka. Pułapka numer 2 to jest pułapka przy pilarach, więc bardzo fajnie. To są po dwa obrażenia, jak dobrze pamiętam. Tak jest, po dwa obrażenia, czyli tutaj ten strażnik dostanie dwa obrażenia. Inoxguard z szóstką. I ten z jedynką też dostanie dwa obrażenia. 6, 7 już. Nasz dzielny łucznik dostanie dwa obrażenia i umrze. Widzimy, ma 7 do 7. Nie pamiętam, czy shield powinien się liczyć, ale zdaje mi się, że shield się nie liczy przy takich obrażeniach. Jak się liczy, to oszukujemy. W sumie sprawdzę to. Chwila. Upewniłem się tylko, shield działa tylko na ataki, więc ten pan nie żyje. No i ten pan z trójką też dostanie dwa obrażenia, więc już mu dajemy. Gdzie jest pan z trójką? Tutaj. Tu już będzie miał cztery obrażenia z siedmiu. Łuczników możemy wyrzucić z gry, bo już ich nie ma. Początek siódmej tury to jest oczywiście. A nawet ósmej. Nie, na początku szóstej ci weszli. Dobra, początek siódmej tury. I teraz sytuacja wygląda tak. Ten pan z szóstką, strażnik, zostało mu 10 punktów życia. Z jedynką mu zostało szaman 5, 6, 7, czyli 4 punkty życia szamanowi zostało. Inox z czwórką nic jeszcze nie jest ranny. A na początku tury możemy sobie usunąć, a nie, jeszcze nie, jeszcze ten tutaj stoi, ale to możemy usunąć. Tutaj już nie ma powrotu, zamknięte drzwi. Zaś ci, ten pan z trójką ma 4 punkty obrażenia, z piątką jest spokojny. Ja myślę, że Ratus będzie chciał zrobić coś takiego. Czyli pójść tą inicjatywą. Najprawdopodobniej będzie chciał przyciągnąć albo się ruszyć, a potem będzie chciał zaatakować. Pamiętamy, że on zadaje rany i on ma jeszcze plus 2 do swoich ataków, więc to będzie atak przynajmniej za 4, jak trafi. Minus 2 to 2, ale rany, więc jest ok. Jeśli chodzi o Rhino, myślę, że on zaś zrobi coś takiego, czyli będzie chciał najprawdopodobniej zaatakować całą tą trójkę, poskakać ich po głowach, im po głowach, trample zrobić tej trójce. No i potem jednego jeszcze zaatakować normalnym atakiem, ale zobaczymy. Może po prostu podejdzie i zaatakuje normalnie tylko jednego człowieka z piercem, co w tym wypadku nie ma znaczenia. W każdym razie on będzie chciał to zrobić szybko. Na dziesiątce, ten będzie chciał na 71. No i zobaczymy, jak szaman się rusza na 8, czyli jeszcze szybciej. Zaś strażnicy się ruszają na 35. Najpierw szaman, jego ruch to jest minus 1, atak to jest plus 0 i daje immobilize'a, więc ma 2 punkty ruchu nasz szaman, nasi szamani w sumie. No i niestety ten szaman podejdzie tutaj raz, dwa i zaatakuje nas. Atak plus 0, czyli 3 ataku. 3 minus 1 to jest 2 obrażenia w naszego bruta. Myślę, że możemy to przyjąć. 7 punktów życia mu zostało. Teraz ten drugi, on ma też 2 punkty ruchu. Raz, dwa. Nie jest w stanie do nas dojść na szczęście. Aha, jeszcze dostaliśmy immobilize'a z powrotem, więc nie zrobimy tamtego ruchu, który chcieliśmy. Raz, dwa. On stanie tutaj i szamani skończyli. Strażnicy jeszcze nic nie zrobili, więc tutaj damy.
Teraz my. Myślę, że po prostu trzeba mu jak najmocniej go uderzyć. 5, 6, 7, 4 punkty życia, więc zrobimy mu 3. Tą kartę wykorzystamy dla dołu. Ona nic nie zrobi. Nie możemy się ruszyć, więc nie możemy też tego zrobić, więc zaatakujemy tym. Czyli atakujemy za 3 z piercem 2, więc mamy 3 plus 2 to jest 5. On nie ma żadnej tarczy, więc 5 starcza, żeby pozbyć się tego pana. Udaje nam się pokonać tego człowieczka. I w sumie tutaj mamy kill 5 or more monsters during this scenario, więc sobie zaznaczymy tutaj taką jedyneczką, że zabiliśmy jednego. I tyle. To leci na discard. No i teraz strażnicy na 35, więc tutaj jest pułapka, więc potwory nie przejdą przez pułapkę, jeżeli nie muszą. Więc ta dwójka pójdzie w stronę ratusa. Oni mają ruch minus 1, więc jedno pole się ruszą. To jest 1 i 1 w odwrotnej kolejności, ale to nie ma znaczenia. No i ten też się ruszy. A i zasięg. Atak zasięgowy 2, ale raz, dwa. Nie ma nikogo w zasięgu tutaj, jak sobie zobaczymy. Raz, dwa. Więc tutaj jest spokojnie. Teraz tutaj. Ten się nie musi ruszać, ten po prostu ma zasięg. Ma raz, dwa dokładnie. Więc on nas zaatakuje za 4 obrażenia. Jak widzimy tutaj jego atak, to jest 4. Więc zobaczmy, 4 plus 1 to jest 5. Mamy 7 punktów życia, więc wyrzucimy jedną kartę. To jest pewne. Tylko którą teraz? Którą kartę tu wyrzucić? Wrócimy Eye for an Eye, żeby przyjąć te obrażenia. Także teraz nasz Mind Thief, czyli Ratus. Najpierw się ruszą nasze szczury, czyli jeden punkt ruchu. One się ruszą tutaj. Nie zaatakują nikogo, bo nikogo nie mają w zasięgu. No i teraz Ratus. Jak przyciągniemy jednego, to nic nam nie da. Jak się ruszymy dwa, to też nic nam nie da. Możemy się ruszyć cztery i zaatakować. Raz, dwa, trzy, cztery. No dojdziemy do obydwóch. Zaatakujemy. No i co, zaatakujemy raz i ta karta nam spadnie. Czy my chcemy tracić kartę? W sumie to już jest siódma tura. Więc całkiem możliwe, że chcemy tracić kartę, żeby po prostu wykonać ten atak. Z pułapek na pewno nie chcemy skończyć przy ścianie, więc chcemy się ruszyć. No dobra, czyli tak też zrobimy. Move 4 i atak 2. Zrobimy dół z tej karty. Przynajmniej zaatakujemy. Zrobimy. Raz, dwa. Chociaż wtedy szczury będą też w następnej turze nie zaatakują. Czy co? Zrobimy po prostu ruch o 2. Tak, zrobimy ruch o 2. I jeszcze nie będziemy atakować. Jeszcze poczekamy chwilę. Te dwie karty idą na discarda. Sytuacja wygląda tak, że pozbyliśmy się jednego szamana, pozbyliśmy się jednego łucznika. Został szaman i trzech strażników, dwóch ludzkich, jeden inoksów. Jesteśmy rozdzieleni. Na szczęście Ratus ma swoje szczury tutaj. Swoją watachę szczurów. Rhino jest sam ze swoimi pobratymcami w tej części areny, także tu może być problem, że się rozdzieliliśmy aż tak bardzo. No ale zobaczymy, co się da zrobić w przyszłej turze.
Mamy jeszcze chwilę, że zanim. To była. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6. Tak, to była siódma tura, dokładnie. Liczę tury sobie teraz. Więc w następnej turze będziemy chcieli pozabijać kogoś. Niestety Rhino nie może się ruszyć do końca następnej tury, więc ma jeden atak dystansowy w razie czego, który może zrobić normalnym też atakiem. Ma ten atak, który może się przydać. Myślę, że w następnej turze uda nam się przynajmniej jakieś obrażenia zadać ludziom. Może z tymi inoksami uda nam się poradzić sobie i wtedy możemy się skupić tylko na ludzkich strażnikach. Tymczasem to tyle w tym odcinku. Ja mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że to, że kamera lata w lewo i w prawo, nie jest aż tak bardzo przeszkadzające, chociaż wiem, że jest trochę. Za co przepraszam, cały czas muszę się przyzwyczaić do tego jeszcze, że pokazuję wam to, co się dzieje. Więc czasami, jak tak zwróciłem kątem oka na niektóre ujęcia, teraz chociażby podczas tego filmiku czasami widzę, że nie wszystko jest tak, jakbym chciał, żeby było. Tak jak mówię, mogę robić to ze statywu, ale nie wiem, czy chcecie aż tak bardzo statyczną grę. Nie wiem, które jest dla was lepsze, czy z kamerą w ręce, czy z te statywem. Dajcie znać, jeżeli chcecie. Tak jak mówię, możemy to zmienić. Tymczasem to tyle w tym odcinku. Oczywiście następnym razem wracamy tutaj na arenę. Mam nadzieję, że znowu się zobaczymy i usłyszymy. Ja już mówię, do usłyszenia.